Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Historia bez fikcji. Ja nazywam się Michał Grawski i będę Was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa wskazuje. A zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to informuję, że podcastu można słuchać na Spotify, Google Podcasts oraz YouTube. Zachęcam serdecznie do słuchania, a także do subskrybowania mojego podcastu. A przechodząc już teraz do sedna, do gwoździa programu. No to dzisiaj zajmiemy się początkami państwa polskiego. Przybliżymy historię początków państwa polskiego. Jak to się w ogóle zaczęło, że w X wieku powstało pierwsze polskie państwo rządzone przez dynastię Piastów, przez mieszka. Pierwszego, a później przez jego syna Bolesława. E, otóż e, oczywiście na początek trzeba stwierdzić, że wiele informacji odtworzyć bardzo trudno. Generalnie w ogóle bardzo trudno jest odtworzyć dzieje polityczne Polski przed chrztem, dlatego po prostu, że jest niewiele źródeł. E, takim najstarszym znanym źródłem, pozwalającym chociaż w jakimś, w jakimś stopniu, w pewnej części odtworzyć sytuację polityczną na ziemiach polskich na długo przed powstaniem, Państwa, jest tak zwany geograf bawarski. Uw geograf był nieznanym z imienia Mnichem, zresztą to jest dosyć częste, jeśli chodzi o źródła średniowieczne, że nie podpisywano dokumentów, które, które tworzono. Uf mnich najprawdopodobniej w celach wywiadowczych. Na zlecenie króla wschodniofrankijskiego Ludwika II zbierał wiadomości na temat ludów słowiańskich. Zatrzymam się na chwilę na tym pojęciu króla wschodniofrankijskiego. Możecie się zastanawiać, co to w ogóle jest. Otóż, monarchia Korola Wielkiego, ta wielka monarchia Korola Wielkiego, stworzona przez tego władcę, została podzielona przez jego wnuków na mocy traktatów w Verdun w 843 roku na trzy zasadnicze części i w ten sposób powstało królestwo zachodniofrankijskie rządzone przez Karola, środkowofrankijskie rządzone przez Lotara i wschodniofrankijskie rządzone przez Ludwika. Zrobię w przyszłości na ten temat odcinek, to wtedy opowiem więcej szczegółów. Na ten moment poprzestanę na tym, że to państwo zachodniofrankijskie z czasem wy wyewoluowało w Francję średniowieczną, wschodniofrankijskie przekształciło się z czasem w średniowieczne Niemcy, natomiast państwo środkowo środkowofrankijskie nie przetrwało próby czasu, rozpadło się. Na południu tego państwa to są dzisiaj środkowe i północne Włochy. no Doszło do rozdrobnienia politycznego i można powiedzieć, że to środkowofrankijskie państwo do pewnego stopnia zapoczątkowało historię średniowiecznych podzielonych politycznie Włoch. Natomiast obszary bardziej na północ były taką, taką strefą ścierania się wpływów francuskich i, i niemieckich. A więc, kiedy mówię o państwie wschodnio-frankijskim, no to to jest taki, można powiedzieć, tak półżartem, prototyp średniowiecznych Niemiec. No i władca tego państwa, Ludwik II, wracając już z tej dygresji, prawda, tutaj zamierzał prowadzić ekspansję w kierunku wschodnim. W związku z tym potrzebował informacji. I chodziło głównie o Słowian Połapskich. Słowianie połapscy to była grupa ludności mieszkająca między Odrą a łabą, właśnie rzeka łaba, generalnie wyznaczała tą zachodnią część, zachodnią granicę zasięgu ludności słowiańskiej, no ale informacje zebrane przez geografa sięgają także dalej na wschód, czyli tutaj w kierunku zachodnich ziem polskich. Źródło podaje nazwy plemienia oraz liczbę posiadanych przez niego obrodnych grodów lokalizację, no to już najczęściej muszą historycy sami odtwarzyć. Generalnie rzecz biorąc, jest to dokument bezcenny, no bo przez to, że podaje nazwę i liczbę grodów, no wbrew pozorom to jest, może się wydawać małą informację ale w rzeczywistości to jest bardzo dużo informacji, ponieważ pozwala Między innymi stwierdzić, jaka była siła poszczególnych plemion, które z nich były większe, a które, a które mniejsze. Autor wymienia wiele plemion zamieszkujących zachodnie ziemie Polski, ale co ciekawe, nie wymienia Polan. Co jest w ogóle zagadką i, że tak powiem, tematem bardzo dyskusyjnym wśród, wśród badaczy. Największym plemieniem w Wielkopolsce według geografa są GoPlanie. Zamieszkujący obszar tutaj niedaleko Kruszwicy. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że ten dokument, o którym mówię, pochodzi z lat 1844 18, przepraszam, 844 855. Mniej więcej, nie jest zdana dokładna data jego powstania, ale szacuje się, że powstał mniej więcej. W tym czasie, a więc pochodzi no, z czasów o 100 lat wcześniejszych niż Państwo mieszka pierwszego. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z geografa, to jest właśnie informacja na temat liczebności plemion, ich, ich, ich siły wynikającej z liczby grodów, a także można wyciągnąć z, z tego wniosek, że plemiona słowiańskie na tych ziemiach musiały być stosunkowo dobrze zorganizowane, skoro były w stanie takiej ilości osad obronnych budować. Oczywiście nie mamy żadnej wiedzy dotyczącej tego, jak duże były te wyliczane osady obronne, na pewno ich liczebność. Ich liczba, ich siła, ich wielkość była zróżnicowana. Tutaj geograf tak po prostu podaje, podaje liczby. Te osady obronne identyfikuje się z grodami. W związku z tym no, można wnioskować na podstawie tych, tych liczb, że przynajmniej niektóre z tych płynów stanowiły taką znaczącą, znaczącą siłę. Ciekawe jest w ogóle też to, że w ogóle budowano tak liczne osady obronne, tutaj państwo wschodnio. Kińskie nie zagrażało tym obszarom bezpośrednio, a przynajmniej Słowianie nie mieli podstaw żeby na tych obszarach czuć się jakoś zagrożeni, więc interpretuje się to w taki sposób, iż po prostu te plemiona musiały prowadzić konflikty i walki pomiędzy sobą. Skoro budowano osady obronne, no to znaczy, że do czegoś były, były potrzebne. Te grody oprócz roli takiej czysto obronnej pełniły także funkcje administracyjne i gospodarcze. Do tych funkcji jeszcze wrócę, bo to jest ważne w kontekście późniejszego rozwoju już państwa mieszka pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o organizację plemienną, to trzeba pamiętać, że w tamtym okresie taką podstawową jednostką życia społecznego dla ówczesnych Słowian zamieszkujących ziemię polskie były struktury rodowe, właśnie ród. Pojęcie szersze niż rodzina, ale generalnie ten ród tutaj odgrywał kluczową, kluczową rolę. Bardziej złożoną strukturą społeczną było Opole, Czyli taka wspólnota rodowo-terytorialna, złożona z kilku lub kilkunastu wsi, których mieszkańcy uprawiali ten sam kawałek ziemi. Te opola z czasem łączyły się w bardziej skomplikowane struktury, tworząc. Plemiona, a z czasem związki plemienne. Związek plemienny od plemienia różni się tym, że związek plemienny jest już złożony z większej ilości plemion, tak, z kilku, z kilku plemion. Ale dlaczego w ogóle te struktury rozdrobnione zaczęły się jednoczyć? Otóż prawdopodobnie w tym okresie mamy do czynienia z powolnym, na pewno, ale widocznym wzrostem ludności. Co oczywiście powodowało konieczność powoływania do życia bardziej skomplikowanych struktur administracyjnych. Ten wzrost ludności wynikał między innymi z tego, że klimat w tym czasie był, był korzystny, ehm, prawdopodobnie był dosyć dobry urodzaj w tym okresie. No, to wiadomo, że sprzyjało wzrostowi demograficznemu. Oprócz tego konflikty pomiędzy poszczególnymi plemionami powodowały konieczność jednoczenia się dla wspólnej obrony. Wiadomo, że prawda, większa struktura jest trudniejsza do zaatakowania. Z kolei przeszkodą na drodze do takiej unifikacji tych plemion były na pewno do jakiegoś stopnia kwestie tożsamościowe, ponieważ ludność na pewno czuła się silnie związana ze swoim rodem, ze swoim opolem, ewentualnie. Ze swoim plemieniem, natomiast nie istniała tożsamość narodowa, taka nowoczesna, która mogła odegrać tutaj rolę unifikacyjną, co wywoływało skłonność do działań odśrodkowych, nawet wtedy, kiedy już te plemiona zaczęły się jednoczyć w większe skupiska. Także religia Słowian nie była jednorodna. Co wynikało oczywiście między innymi z tego, że Słowianie nie, nie, nie znali pisma, w związku z tym nie, nie można było napisać świętej księgi, która by to wszystko unifikowała. Religia Słowian, oparta na kurcie sił, natury, świł, przyrody, no to też stanowiło pewien kłopot przy zjednoczeniu. No i ostatni taki element bariery zjednoczenia, który należy wymienić, to taka przyczyna czysto polityczna. Mianowicie każde z tych plemion, które istniały, miało swoich przywódców, jakieś lokalne elity polityczne, dla których idea jednego państwa no, mogła oznaczać marginalizację i utratę politycznych wpływów. W rezultacie trzeba przyjąć, że proces zjednoczenia musiał być żmudny, trudny, i w związku z tym musiał także trwać wiele lat. Z czasem, co już wiemy oczywiście z innych źródeł niż geograf, ze źródeł dużo późniejszych, na ziemiach polskich dłoniły się dwa takie duże ośrodki, dwa takie duże związki plemienne. Ośrodki, które można było określić mianem takich protopaństwowych, takich prototypów państw. Pierwszy z tych ośrodków powstał w Małopolsce. I przyjmuje się, przynajmniej tak powszechnie, najpowszechniej się przyjmuje, że został stworzony przez małopolskie plemię Wiślan, którzy to Wiślanie mieliby się wywodzić tutaj z okolic Krakowa i Wyślicy. Z kolei drugi ośrodek, taki protopaństwowy, już trzymając się tej umownej nazwy, Miał powstać, czy ukształtował się w Wielkopolsce, w okolicach Gniezna, tutaj Ostrowa Lednickiego i określa się go mianem państwa Polan. Oczywiście nie da się precyzyjnie odtworzyć przebiegu procesu zjednoczeniowego, co, jak to wyglądało, że, że powstawały te większe struktury plemienne. Na pewno trwał on przez dziesiątki lat w wieku X, a bardzo możliwe, że został zapoczątkowany już w wieku IX. Gdyby chcieć to odtworzyć, no to zapewne silniejsze plemiona dobrowolnie lub siłą, zapewne niekiedy tak, niekiedy tak, podporządkowywały swoje władze mniejsze ośrodki, stopniowo przełamując. Wskazane już przeze mnie takie problemy, bariery strukturalne w procesie dokonywania tego zjednoczenia. Ośrodek Wiślan, ten mołopolski, niestety nie miał szans rozwinąć się w zalążek przyszłego, spójnego, średniowiecznego państwa, ponieważ zadecydowało o tym no, trudne sąsiedztwo ze strony najpierw państwa wielkomorawskiego, to było już chrześcijańskie państwo, tutaj obejmujące swoim zasięgiem Czechy, Słowację, częściowo Węgry, Używając oczywiście nas współczesnych, a potem właśnie Węgrzy. Węgrzy, którzy, którzy przybyli tutaj na te obszary i byli stosunkowo kłopotliwym sąsiadem zarówno dla ludności słowiańskiej, jak i nawet dla tego średniowiecznego państwa niemieckiego. W połowie X wieku ziemie małopolskie zostały przyłączone do Czech. Wcześniej Wielkie Morawy tutaj obaliły ten ośrodek Wiślan. Natomiast Czech Czesi panowali na tym obszarze prawie do końca panowania Mieszka I. Niektórzy twierdzą, że dopiero Bolesław Chrobry ten obszar przyłączył do Polski. Bardziej prawdopodobne, że pod koniec, Mieszka I, pod koniec panowania Mieszka I, gdzieś w latach 80., 90., około 990 roku, te ziemie zostały przyłączone do Polski, odebrane Czechom. W tej sytuacji, wobec tego rozpadu, tej struktury Wiślan, to Polanie okazali się tym plemieniem, który był zdolny do zjednoczenia swoich pobratymców i położenia podwalin pod średniowieczną Polskę. O ile w ogóle istniało takie plemię jak Polan, jak Polanie? bo to znowu dyskusyjna kwestia. Otóż, tak jak już mówiłem, geograf bawarski nie wymienia Polan. No, i wokół tego faktu trwa szeroka dyskusja, do dzisiaj trwa szeroka dyskusja wśród historyków. Powstało kilka koncepcji, trzy są takie najbardziej logiczne moim zdaniem. Pierwsza z tych koncepcji głosi, że Polanie to po prostu goplanie, którzy albo z biegiem lat zmienili nazwę. Albo geograf się po prostu pomylił. Druga z kolei zakłada, że Polanie mieliby być jakąś grupą podległą władzy Goplan, bo to jest mniej więcej ten sam obszar, i zastąpili ich drogą buntu, no, prawda, w jakiegoś tutaj przełomu, i mieliby ci Polanie zdominować tych silniejszych do tej pory Goplan. Wreszcie trzecia teoria, taka w miarę logicznie brzmiąca, zakłada, że Polanie mieliby być jakąś nazwą ponadplemienną. Stosowaną na przykład dla mieszkańców całej Wielkopolski, no i później miałaby ta nazwa zostać użyta w celach unifikacyjnych. Po prostu, ponieważ tworzono bardziej zwartą grupę, no to... Może logiczne byłoby użycie nazwy takiej wykraczającej poza określenie konkretnego plemienia. Tutaj oczywiście nie rozstrzygniemy tej dyskusji, ona trwa, tam są też jeszcze inne wyjaśnienia. Tak czy owak, to co wiemy, to na pewno w pierwszej połowie X wieku, najprawdopodobniej wtedy, może nawet wcześniej, doszło do zjednoczenia pomniejszych plemion właśnie w rejonie Wielkopolski, tworząc właśnie tę strukturę tego protopaństwa, po Polan. Ym, oczywiście, znowu tutaj, y, jeśli chodzi o sam proces jednoczeniowy, to jest podobnie jak w przypadku Wiślan, czyli szczegóły rozwoju i powstania nie są znane, ale na pewno było w tym trochę trochę y, zjednoczenia, a trochę a trochę y, podboju z użyciem siły. Trwa też dyskusja, bo tu znowu kolejny temat dyskusyjny, czy mieszko pierwszy. Ten historyczny władca stworzył to państwo sam, czy też je odziedziczył i rozwinął. No tutaj uważam, że Mieszko musiałby naprawdę bardzo długo żyć, a pamiętajmy, że średnia długość życia w tamtych czasach była dużo krótsza, żeby Yy, prawda, samodzielnie stworzyć tego typu ośrodek, raczej go dziedziczył i to pewnie co najmniej po ojcu, może nawet od yy, powcześniejszych tutaj swoich przodkach do pochodzenia Mieszka pierwszego jeszcze wrócę. Yy, generalnie ośrodek ten wielkopolski, ten ośrodek pola miał korzystniejsze położenie, był położony bardziej na północy i z tego powodu nie uległ wpływom ani Węgrów, ani państwa wielkomorawskiego i... Yy, 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 yy. Z czasem ten ośrodek właśnie się coraz bardziej rozwinął, prowadził ekspansję nie tylko w ramach Wielkopolskiej, ale też poza Wielkopolskę, przede wszystkim w kierunku tutaj Mazowsza i na północ w stronę Pomorza. Sam Mieszko pierwszy, objął władzę w okolicach połowy X wieku. Niektórzy mówią, że w latach 60., najpóźniej na początku lat 60., przynajmniej kilka lat musiało płynąć, zanim jeszcze przyjął Chrzest. Mieszko Pierwszy, który jest, jest, jak wiadomo, pierwszym historycznym władcą Polski, no i tutaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, skąd się ów Mieszko I wziął. Otóż, taka najstarsza teoria to jest po prostu historia, którą podaje Gal Anonim w swojej kronice, który wymienia całą historię dynastyczną piastów i według tej historii Mieszko miał być synem Siemiomysła, ten Siemiomysł miał być synem Lestka, ów Lestek miał być synem Siemowita, a ten z kolei miał być synem Piasta, tego Piasta Piasta Kołodzieja, prawda, którego znamy z legendy o Popielu, prawda, o okrutnym władcy. No i to jest oczywiście szeroka, szeroka dyskusja. Generalnie Gal Anonim tworzył taką legendę dynastyczną na zlecenie Krzywoustego, który był jego pracodawcą jak wiemy, więc bardzo możliwe, że wiele tutaj po prostu zmyślił. Nie wiemy tak do końca, czy Gal Anonim spisywał historię rodową, która istniała naprawdę, czy po prostu dorabiał historię tam, gdzie nie było wiadomo już wtedy, jak to było, czy też może upiększał historię, która jakoś gdzieś tam istniała w tradycji rodowej piastów. Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Niektórzy z tej opowieści o Popielu wysuwają taki, taką właśnie hipotezę o tym, Buncie, już o tym wspominałem, że tutaj Polanie mieliby być jakąś grupą mniejszą, która by zdominowała Goplan. No i według tej koncepcji tutaj ta opowieść o popielu miałaby być śladem prawda, tego panowania Goplan, przeciwko którym prawda, przodkowie mieszka pierwszego mieliby się, mieliby się zbuntować. No trudno tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno miał jakiś, jakiś przodków Mieszko I. Historycy są coraz bardziej skłodni, żeby uznać historyczność siemomysła przynajmniej, chociaż jest bardzo mało źródeł, aby to rozstrzygnąć jednoznacznie. Jak było z tymi wcześniejszymi postaciami, trudno, trudno stwierdzić, więc nawet istnienie tych postaci nie jest pewne. No ale wiadomo, Mieszko I musiał mieć jakiegoś ojca. Tak jak już wspomniałem, teoria o tym, że Mieszko I stworzył to państwo sam i jest w mojej ocenie słaba. W związku z tym no gdzieś musi bywa, prawda w tych przodkach być. No ale istnieje też alternatywne wytłumaczenie, skąd się Mieszko pierwszy wziął, a mianowicie jest taka dosyć kontrowersyjna i szokująca teoria, jakoby Mieszko pierwszy miał być wikingiem. No i Mieszko I lub też ojciec Mieszka I mieli się tutaj pojawić razem z jakąś grupą Normanów i ci Normanowie mieliby wpłynąć, podporządkować lokalną ludność i w ten sposób Piastowie byliby dynastią pochodzącą od Wikingów. Na tej samej zasadzie jak Rurykowicze na Rusi wywodzą się od również Normanów, od Wikingów, prawda, od wikingskich przywódców, którzy mieliby by się tam pojawić. I rzeczywiście wykopaliska archeologiczne wskazują, że byli wikingowie na ziemiach polskich, ale nie znaleziono znalezisk pochówków wikingskich ani śladów obecności wikińskiej dostatecznie starych, żeby obronić tak całkowicie tą tezę, że to wikingowie założyli państwo Polan i że, to, i że Piastowie mieliby być po prostu wikingami. Tutaj koronnym argumentem na rzecz tej tezy jest dokument Dagome Judex. Ja do tego dokumentu wrócę, ale chodzi po prostu o to, że Dagome to jest właśnie imię, prawda? A dokument ewidentnie dotyczy państwa Mieszka pierwszego, które według tego dokumentu miały być rządzone właśnie przez księcia Dagome. No i tutaj się historycy zastanawiają, skąd się wziął ten Dagome. Przecież wiemy, że mieszko nie miał tak na imię. No więc zwolennicy tej teorii wikińskiej wysnuli taką interpretację, że Dagome to miałaby być jakaś zlaicyzowana, zlatynizowana wersja jakiegoś imienia pochodzenia skandynawskiego, co miałoby dowodzić, prawda, że. Że mieszko tutaj. Ponieważ miał skandynawskie imię, no to siłą rzeczy wyciągamy z tego wniosek, że miał skandynawskie pochodzenie. Są też inne wytłumaczenia tego, dlaczego pojawiło się to imię Dagome. Być może doszło po prostu do, do pomyłki, bo ten dokument Dagome UDEX jest znany z. z Kopii skrótu dokładnie, tak. to Nie znamy tego dokumentu w oryginale. Jest to dokument bardzo ważny i bardzo ważne źródło dla historii wczesnopiastowskiej Polski. Ja do tego jeszcze wrócę, ponieważ ten dokument opisuje granice, ziemię, które Mieszko I objął swoim panowaniem. Tak jak powiedziałem, wrócę do tego za chwilę, natomiast. No, właśnie ze względu na to użyte imię jest to ważny taki dowód czy argument na rzecz tej teorii wikingskiej, ale są też alternatywne wyjaśnienia. Tak jak powiedziałem, tutaj historycy gorąco na ten temat dyskutują, i sprawa nie jest do końca jasna. Natomiast słabością tej teorii wikingskiej są właśnie ślady archeologiczne, które są wszystkie do tej, pory, do tej pory późniejsze. Większość historyków wobec tego przyjmuje, że Mieszko korzystał ze wsparcia Wikingów. Najprawdopodobniej, właściwie niemal na pewno, byli to najemnicy, co zresztą nie było niczym dziwnym w tamtych czasach, ponieważ Normanowie mieli reputację znakomitych żołnierzy, w związku z tym wielu władców korzystało z usług normańskich najemników. Takim najbardziej znanym przykładem jest Bizancjum, Cesarstwo Bizantyjskie, które na szeroką skalę korzystało z właśnie najemników pochodzących ze Skandynawii. No więc Mieszko tutaj no niemal na pewno korzystał z usług tego typu ludzi, ale przyjmuje się, że czy większość historyków stoi na stanowisku, że on sam raczej wikingiem nie był, chociaż teoria jest jest bardzo interesująca, i być może jeszcze pojawią się w przyszłości jakieś bardziej konkretne dowody, które mogłyby ją, mogłyby ją udowodnić. No i teraz wychodzimy z tego pomroku dziejów przedchrześcijańskiej Polski i dochodzimy do kwestii chrztu do pesty chrztu, który jak wiadomo, tradycyjna data chrztu Polski, to jest rok 966. Mówię tradycyjna data chrztu Polski, ponieważ powiem to od razu, historycy nie są tej daty pewni. Ta data 966, prawda, wszyscy się jej uczą w szkole, natomiast szczególnie nowsze badania historyków wskazują, że to nie jest takie pewne, czy to było wtedy. Niektórzy historycy twierdzą, że chrzest miałby nastąpić nieco wcześniej 964 rok się podaje, 965 Najwcześniejsza data, o której czytałem, to był rok 960 nawet To już chyba za wcześnie Ale bardzo możliwe, że chrzest polski nastąpił rok, dwa, trzy lata wcześniej Niż wszystkie dzieci uczą się w, w szkole z podjęciem szkolnych Trwa na ten temat dyskusja. Ta data 936 jest taka bardziej tradycyjna niż udowodniona niż udowodniona naukowo. A jakie były przyczyny chrztu? Oczywiście chrzest polski, przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I i przez jego otoczenie miał charakter, czy miał motywacje przede wszystkim polityczne. To nie jest tak, że Mieszko się jakoś tajemniczo nawrócił i został gorliwym chrześcijaninem. To była wykalkulowana decyzja polityczna, motywowana polityką zagraniczną i polityką wewnętrzną. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, chodziło po prostu o zapewnienie rodzącemu się państwu polskiemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Przy czym nie jest prawdą ta popularna koncepcja, jakoby mieszko miał przyjąć chrzest od Czechów po to, żeby nie dostać się w orbitę wpływów niemieckich. To jest koncepcja, e, która była lansowana przez komunistyczną propagandę, która raz, że w ogóle używała historii do swoich celów, a dwa, już o tym wspominałem w nagraniu dotyczącym bitwy pod Grunwaldem, otóż komunistyczna propaganda była bardzo e, antyniemiecka i e, naginano rzeczywistość historyczną do takiej ogólnohistorycznej tezy opisującej historię Polski jako jakieś odwieczne starcie z żywiołem germańskim, który miałby nas tutaj chcieć podporządkowywać i podbijać. W rzeczywistości relacje polsko-niemieckie na przestrzeni wieków są dużo bardziej skomplikowanym problemem, niż by z tego wynikało. A jeśli chodzi o Chrzest. To on był przyjęty z rąk, tak można by powiedzieć, czesko-niemieckich. Po pierwsze, Czesi byli państwem podporządkowanym Niemcom, i to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć. Więc oczywiście, ślub z Dobrawą, który tutaj Mieszko zareżował, miał na celu stworzenie sojuszu polsko-czeskiego. To nie ulega wątpliwości. Ale ten sojusz polsko-czeski, on cały czas poruszał się w orbicie wpływów niemieckich. Generalnie rzecz biorąc, chrzest e, tak czysto politycznie wprowadzał Polskę w orbitę wpływów niemieckich, które to Niemcy, niedawno powstałe cesarstwo rządzone przez Ottona I, rościli sobie pretensje do wpływania na wydarzenia polityczne w całej Europie, w całej Europie Środkowej. Chrzest zapewniał przede wszystkim bezpieczeństwo w tym sensie, że nawet to wprowadzenie w orbitę wpływów niemieckich, ono de facto poprawiało bezpieczeństwo państwa, ponieważ odbierało niemieckiej elicie politycznej motywację do ekspansji tutaj na ziemię polskie, co było tyle ważne, że celem takiej ekspansji byli Słowianie-Połapscy. Jak Słowianie-Połapscy skończyli, to wiemy, z Słowian połapskich, którzy żyli tutaj na znacznym obszarze wschodnich, dzisiejszych wschodnich Niemiec zostali tylko Serbo Użyczanie, niewielka grupa zamieszkująca tutaj okolice budziszyna i ogólnie wschodniej części, wschodniej części Saksonii, a to było owocem właśnie między innymi, tego, że, połabi, że Słowianie połabscy, między innymi e, to było przyczyną, że nie dokonali dobrowolnej e, chrystianizacji. Chrystianizacja poprawiała położenie międzynarodowe państwa. E, taki chrześcijański władca stawał się równorzędnym partnerem dla innych chrześcijańskich władców, e, a próba podboju takiego e, państwa była dużo trudniejsza, ponieważ no budziła taki, że tak powiem, niesmak i opór i trudno było ideologicznie uzasadnić podbój państwa chrześcijańskiego. Więc przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka pierwszego po pierwsze wprowadzało, w sensie w wymiarze polityki zagranicznej oczywiście, po pierwsze wprowadzało Rodzącą się Polskę w orbitę wpływów niemieckich, ale po drugie, jednocześnie zapewniało temu państwu bezpieczeństwo bezpieczeństwo właśnie z tej strony. Ta tradycyjna koncepcja, powtórzę się o tym, że Chrzest był brany z Czech, żeby uniknąć wpływów niemieckich, nie jest prawdziwa już choćby dlatego, że same Czechy były pod wpływem niemieckim. Przy czym ten wpływ niemiecki nie należy tego sobie wyobrażać jako czegoś takiego opresyjnego. Nie było tutaj żadnych Niemców, praktycznie na naszych ziemiach w tym okresie. Ten wpływ ograniczał się do symbolicznych gestów, do płacenia trybutu. Mieszkał w ogóle później. Płacił trybut, złożył hołd Cesarstwu Niemieckiemu z rozległych obszarów swojego państwa. Natomiast to, to nie miało charakteru jakiejś okupacji, podboju czy czegoś, czy czegoś takiego. Te wpływy były takie bardzo miękkie i w ich ramach. Władza i możliwości działania i suwerenność państwa Mieszka pierwszego była bardzo, bardzo rozległa. Pamiętajmy o tym, nie należy nigdy przekładać jakichś doświadczeń z późniejszej historii na historię wcześniejszą o kilkaset lat, w tym przypadku na wiek X. Więc kwestia polityki zagranicznej to bezpieczeństwo, położenie międzynarodowe Polski, możliwość zawierania normalnie sojuszy, niejako wprowadzenie Polski w świat stosunkowo europejskich, międzynarodowych. Natomiast równie istotne były czynniki wewnętrzne, czyli polityki wewnętrznej, które wpłynęły na przyjęcie chrztu. Otóż przede wszystkim chrzest wzmacniał władzę księcia, ponieważ w ówczesnej, w ówczesnej doktrynie kościoła katolickiego chrześcijański władca był pomazańcem bożym, w związku z tym bunt przeciwko niemu był buntem przeciwko, przeciwko samemu Bogu i to była istotna motywacja dla władców pogańskich, żeby dokonywać konwersji na chrześcijaństwo. Istotna dlatego, że władców pogańskich stosunkowo łatwo było obalić. I zdarzały się rzeczywiście takie bunty na pewno. No, mało jest na ten temat źródeł, ale należy założyć, że władza tych pogańskich władców była dosyć niestabilna politycznie. E, chrzest to stabilizował, sprawiał, że władza książęca była mocniejsza, e, miała podbudowę ideologiczną i była trudniejsza do, do obalenia. Oprócz tego, chrzest oznaczał pojawienie się kad administracyjnych, czyli po prostu duchownych, bo wraz ze chrztem pojawili się duchowni, którzy mieli prowadzić akcje chrystianizacji ludności. No ale oprócz akcji chrystianizacji ludności owi duchowni umieli pisać i czytać. W związku z tym. Posiadali możliwości stworzenia kadr administracyjnych, wystawiania dokumentów, co było bardzo istotne dla utrwalenia istnienia, istnienia państwa. Z tego względu, no, wiadomo, im bardziej rozbudowana struktura państwowa, tym bardziej potrzebne są kadry administracyjne, które pozwalają tym zarządzać, wcielać w życie książęce zarządzenia, książęce, książęce koncepcje. No i trzecim takim ważnym elementem, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, który przesądził o decyzji Mieszka o przyjęciu Chrztu, były kwestie unifikacyjne, ponieważ chrześcijaństwo dawało jednolitą religię, jednolitą doktrynę religijną dla całego obszaru, na którym je wprowadzano, co ułatwiało przełamywanie tych czynników odśrodkowych które były bardzo silne które były bardzo silne jeszcze na długo po chrzcie, jeszcze na długo po śmierci mieszka pierwszego, te czynniki odśrodkowe były bardzo silne, ale chrześcijaństwo pozwalało je ograniczać i, i osłabiać ich, ich rolę. Miejsce Chrztu nie jest znane, ale żeby nie poprzestać tylko na tej konstatacji, to powiem, że historycy biorą pod uwagę oczywiście gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań, ale bierze się pod uwagę także na przykład Ratyzbonę w Niemczech. Zaraz po chście powstało biskupstwo misyjne w Poznaniu, podporządkowane niemieckiej metropolii kościelnej w Magdeburgu. I to też a propos tej, tego, skąd braliśmy chrzest, w ogóle trzeba pamiętać, że struktury kościelne powstałe na ziemiach polskich były podporządkowane hierarchii niemieckiej. A same stosunki polityczne mieszka z Niemcami, bo jeszcze tego nie podsumowałem, były dosyć dobre. Bolesław Chrobry toczył. Walki z Niemcami bardzo intensywne, ale to syn Mieszka pierwszego. Natomiast stosunki Mieszka pierwszego z państwem niemieckim na ogół, były, na ogół były poprawne. Oczywiście czasem to się zmieniało, ale Mieszko starał się mieć dobre relacje z władcami niemieckimi. Co było stolicą państwa? No, oczywiście przyjmuje się w tradycji, że pierwszą stolicą Polski było Gniezno. To również jest obiegowe wyobrażenie, które nie jest do końca prawdą. Ponieważ w tamtych czasach nie było stolicy jako takiej, dlatego że w ogóle nie było takiego stacjonarnego dworu. Ponieważ administracja była słaba, no byli ci pierwsi duchowni, no ale wyobraźmy sobie, no na początku mieli oni bardzo marny autorytet, no bo jakby nie patrzeć, narzucali obcą ludności nową wiarę. No więc, w rezultacie słabości aparatu administracyjnego, a także ograniczonych możliwości komunikacji, bo nie było dróg bitych, tak, więc wiadomość z jednego krańca państwa na drugi szła bardzo długo. W rezultacie, żeby to przeskoczyć, żeby schakować, można tak powiedzieć potocznie, te problemy związane z zarządzaniem państwa. ówcześni władcy stosowali metodę objazdu po kraju, znaczy rządzili metodą objazdową, i to dotyczyło nie tylko Polski, ale w ten sam sposób postępował na przykład Karol Wielki. Które co prawda miał swoją ulubioną siedzibę w Akwizgranie, ale ponieważ rządził dużym państwem, no to przemieszczał się po nim. I to samo robił Mieszko I, to znaczy przemieszczał się po kraju i tam, gdzie akurat przebywał, tam akurat była stolica. W związku z tym było kilka takich silnych grodów. E, silnych i na tyle dużych, że mogły przyjąć księcia wraz z całą świtą i jeszcze zrobić to godnie, prawda, bo wiadomo, że Mieszko dbał, przecież musiał dbać, jak wszyscy władcy tam w czasach, o prestiż swojej władzy. E, no i te grody po prostu okresowo pełniły rolę, rolę stolicy. Gniezno było ważne, gniezno było bardzo ważne. Niektórzy twierdzą, że w gnieźnie znajdował się ośrodek kultu pogańskiego, wcześniej w czasach przedchrześcijańskich i dlatego Gniezno miałoby wyrosnąć tutaj na ważny gród i dlatego w czasach chrześcijańskich próbowano to przechwycić, dlatego tam zlokalizowano arcybiskupstwo. To oczywiście też jest tylko hipoteza, nie wiemy tego na pewno, ale tego typu wnioski się, się wyciąga. No i rzeczywiście no to Gniezno było istotne, ale jako stolica, czy Gniezno jako stolica to jest kwestia bardzo umowna ze względu na metodę zarządzania państwem, którą wtedy stosowano. W ogóle grody odgrywały bardzo ważną rolę w życiu państwa wczesnopiastowskiego i już mówiłem, że grody odgrywały rolę nie tylko polityczną, teraz do tego, do tego nie tylko obronną, teraz do tego wrócę, ponieważ grody odgrywały rolę także właśnie polityczną, administracyjną i gospodarczą. Były centrami administracyjnymi. Mieszko instalował w tych grodach swoich takich urzędników, komesów, tak, którzy pełnili rolę namiestników na danym, na danym terytorium. Bardzo prawdopodobne, że wykorzystywano do zarządzania tym obszarem pozostałości dawnych elit plemiennych, no żeby tutaj spacyfikować te dążenia odśrodkowe. Oprócz tego grody były centrami gospodarczymi, handlowymi wokół tych grodów, wokół tych najsilniejszych grodów, rozrastało się, pojawiało się podgrodzie z czasem, no i tam generalnie funkcjonowali rzemieślnicy, funkcjonował handel, więc te grody miały tutaj znaczenie duże, także... Gospodarcze pozwalały stymulować gospodarkę. Oczywiście, to, że grody miały rolę obronną, to jest truizm, to jest oczywistość, więc przy tym nie będę się zatrzymywał. No ale od grodów przejdziemy jeszcze do krótkiego omówienia wojskowości tej wczesnej Polski. Mianowicie, elitą armii mieszka Pierwszego była drużyna książęca, która stanowiła bezpośrednie otoczenie władcy, wojownicy na jego utrzymaniu. Wśród członków tej drużyny na pewno byli najemnicy normańscy, trudno w tej chwili określić, nie da się po prostu tego zrobić, jak wielu ich było i jaki stanowili odsetek, na pewno nie stanowili całej drużyny. No ale z całą pewnością zarówno Mieszka, jak i Bolesław Chrobry z usług najemników wikińskich korzystali. To jest, to jest fakt historyczny, tego nikt nie kwestionuje. Nie wiadomo tylko w jakiej, w jakiej skali i jak wielką rolę ci Normanowie w państwie wczesnopiastowskim odgrywali. Oprócz tego, jeśli chodzi o pozostałą część armii, to liczebnie dominowali w armii wczesnopriastowskiej, tzw tarczownicy, czyli piechota pochodzenia prawdopodobnie Kmiecego, właśnie wolnych Kmieciów, wolnych tutaj, wolnej ludności e, wiejskiej i grodowej. Oni tutaj stanowili trzon armii w sensie jej, w sensie jej e, liczebności i prawdopodobnie byli wzywani na wojnę na zasadzie pospolitego ruszenia. Natomiast stałą siłę zbrojną stanowiła właśnie ta drużyna książęca, e, która miała chronić władcę... Oraz stanowić właśnie taką elitę armii. Pierwsze walki, oprócz oczywiście walk o zjednoczenie z innymi plemionami żyjącymi na ziemiach polskich, państwo mieszka toczyło z połabskim plemieniem wieletów, a stawką tych walk było panowanie na Pomorzu Zachodnim. Wieleci również utworzyli taki swój związek plemienny. On się nie przerodził w państwo, między innymi dlatego, że nie dokonała się chrystianizacja, aż czasem wieleci zostali podporządkowani. Niemcom natomiast, natomiast w tym okresie w połowie, w połowie X wieku, w latach 50. X wieku i pewnie też w latach 60. X wieku tutaj Polanie toczyli z wieletami walki, których dokładnego przebiegu Niestety, nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Oprócz tego Mieszko I prowadził dalszą taką zjednoczoną ekspansję. Tutaj na południu w kierunku Sudetów i Karpat, zabiegając o pozyskanie dla swojego państwa Śląska i Małopolski. Czyli można powiedzieć, że trzy kierunki tutaj rozwojowe państwa Polan, na północ tutaj w stronę morza, na, południe, na południowy zachód w stronę Sudetów i na Południowy Wschód w stronę Stronę Karpat. No więc właśnie w tym momencie wrócimy do tego wspomnianego już przeze mnie dokumentu Dagome Judex, ponieważ pojawia się pytanie, skoro mówię o ekspansji, jakie były granice państwa stworzonego przez Mieszka I i w ogóle te, tego pierwszego państwa m, polskiego. I tutaj ten dokument Dagome Judex jest bardzo istotny, o tym już wspominałem, dlatego że Dagome Judex przy wszystkich swoich kontrowersjach, przy tym, że tutaj daje argument zwolennikom wikińskiej teorii pochodzącej. Mieszka pierwszego, określa dokument ten, do, dokument ten określa granice. E, czy ziemie, które należały do państwa Mieszka I? E, ten dokument Dagome Judex jest dokładnie kopią dokumentu datowanego na 991 rok, w którym to władca, powszechnie identyfikowany z Mieszkiem, e, przekazuje swoje państwo w opiekę stolicy apostolskiej. Takie jest znaczenie tego e, dokumentu. E, ten dokument no, on jest taki dosyć e, lakoniczny, nie zawiera jakichś bardzo konkretnych informacji, ale te informacje, które zawiera, Wskazują, które ziemie wchodziły w skład państwa Mieszka I. I w ten oto sposób, na podstawie dokumentu Dagomejudex, przyjmuje się, że w skład państwa Mieszka I wchodziła oczywiście Wielkopolska, to wiadomo, Śląsk, przy czym już mówimy tutaj o roku 991. Stąd, stąd to przekonanie, że mniej więcej w okolicach 990 roku te ziemie zostały odebrane Czechom, Śląsk i Małopolska. Czyli Wielkopolska, Śląsk, Mołopolska. Prawdopodobnie część Moraw, bo tutaj pojawia się nazwa Alemure jako część panowania, część obszaru pod panowaniem Mieszka I. historycy identyfikują to z Omuńcem lub z Morawami, czyli, czyli albo Morawy w całości, lub przynajmniej jakaś część być, miałyby być pod panowaniem Mieszka I. Mazowsze i Pomorze. Przy czym tutaj sprawa Pomorza nie jest do końca jasna. Trwa dyskusja, czy. Mieszko panową na całym Pomorzu, w sensie od Szczecina aż do Gdańska, czy tylko tutaj na wschodniej części w okolicach Gdańska, na obszarze, który dzisiaj, dzisiaj określamy mianem Pomorza Gdańskiego. Sprawa jest kontrowersyjna, nie jest do końca. Nie jest do końca jasna. Niemniej państwo na północy sięgało po Bałtyk, na południu po Sudety i Karpaty. I na północnym wschodzie było graniczone przez Prusów pogańskich, którzy zamieszkiwali na obszarze dzisiejszych Mazur i Warmii. Natomiast jeśli chodzi o wschodnie granice, tutaj trwa dyskusja, znowu one są też bardzo kontrowersyjne. I kontrowersja dotyczy tego, czy państwo mieszka pierwszego przekroczyło Bóg, czy było bardziej na wschód od Bugu, a jeśli było na wschód od Bugu, to jak daleko? Tutaj historycy spierają się o los tzw. Grodów czerwieńskich? To jest dzisiaj pogranicze polsko ukraińskie. I trwa dyskusja wśród historyków, czy grody czerwieńskie były częścią państwa mieszka pierwszego. Czy też, czy też nie. Tutaj tego też nie będę, nie będę jednoznacznie rozstrzygał. W każdym razie wschodnia granica państwa mieszka pierwszego to jest mniej więcej Bóg i tutaj na południe od bugu w stronę, w stronę Karpat. No jak widzicie, te granice nie są takie do końca konkretne, nie jest tak, nie da się tak do końca określić, jaki był ich, jaki był ich przebieg. Zresztą w ogóle niewiele da się określić na temat, na temat losów Polski w początkowych. Początkowych ym, stadiach rozwoju. Natomiast bez cienia wątpliwości Mieszko stworzył państwo polskie, stworzył zręby średniowiecznej Polski. Yy, miało to miejsce przede wszystkim na skutek Chrztu. Nie da się zakwestionować znaczenia Chrztu dla istnienia historycznego średniowiecznego państwa polskiego, chociaż, przy czym, chociaż trzeba pamiętać przy tym o dwóch zasadniczych rzeczach. Po pierwsze, kiedy mówimy o Chrzcie Polski, to mówimy o Chrzcie Mieszko Mieszka oraz jego bezpośredniego otoczenia. W momencie przyjęcia chrztu, mieszko przyjął Chrzest razem ze swoim dworem. To było w najlepszym razie kilkadziesiąt, może kilkaset osób. Większość ludności trwała przy wierzeniach pogańskich. W kolejnych latach, przez całe panowanie Mieszka I, prowadzono akcję chrystianizacyjną. Bardziej lub mniej pod przymusem, przekonując ludność słowiańską do nawrócenia się na chrześcijaństwo. Przy czym przez cały ten okres chrześcijaństwo było religią elit. To znaczy, elity polityczne na pewno dosyć szybko przeszły na chrześcijaństwo, chociażby po prostu po to, żeby móc robić karierę na dworze Mieszka pierwszego, Natomiast niższe warstwy społeczne jeszcze długo trwały przy. Dawnych pogańskich wierzeniach i proces chrystianizacji polskiej, takiej prawdziwej chrystianizacji, to znaczy przejścia masowego całej ludności na chrześcijaństwo, trwał jeszcze dziesiątki, jeszcze dziesiątki, jeszcze dziesiątki lat. W czasach Mieszka drugiego, czyli wnuka Mieszka I, doszło na przykład do wielkiego powstania pogańskiego, tak zwanej reakcji pogańskiej która była właśnie powstaniem większości ludności, szczególnie właśnie tych niższych warstw społecznych przeciwko, przeciwko chrześcijaństwu. No więc to wskazuje, jak długo ten proces chrześcijanizacji trwał. Więc pod pojęciem Chrztu, bezpośrednio no, trzeba mieć świadomość, a mieć wyobrażenie, że, że w początkowej fazie to, była, to był Mieszko, jego dwór, a później elity społeczne i dopiero z czasem niższe warstwy na chrześcijaństwo się Wracały. Oprócz tego też trzeba pamiętać o tym, że choć powstała Polska i państwo, państwo średniowiecznej Polski, wczesnopiastowskie, to ówczesna Polska była monarchią patrimonialną, to znaczy traktowano państwo jako własność monarchy, w tym przypadku Mieszka pierwszego, później także jego następców. Działo się tak między innymi dlatego, że nie istniała nowoczesna tożsamość narodowa, nie istniał nawet feudalizm taki z pełnego średniowiecza, który jest po prostu na ziemiach polskich, pojawił się w okresie nieco, nieco późniejszym. Natomiast nie istniała tożsamość narodowa, nowoczesna tożsamość narodowa, ja już o tym mówiłem, ale powtórzę to raz jeszcze, mówiłem o tym także w innych odcinkach podcastu Historia bez fikcji, ale powtórzę to raz jeszcze, że nowoczesna tożsamość narodowa to jest wynalazek XIX wieku. I to na wielu obszarach dopiero drugiej połowy tego stulecia. W tamtym czasie ludność co najwyżej mogła mieć poczucie lojalności wobec władcy i rządzącej elity, która tego władcy otaczała. Poza tym na pewno silne było poczucie tożsamości lokalnej, które związane było z tym Opolem. To Opola jeszcze długo istniały po chście z lokalną społecznością, której się żyło, której się było częścią, wreszcie ze wspólnotą plemienną, a oczywiście najważniejszą, e, najważniejsze było poczucie tożsamości i poczucie związków ze swoim rodem, z którego się dany człowiek e, wywodził. E, to też jest słabość tych koncepcji, prawda, odwiecznego starcia polsko-niemieckiego, no bo, e, no bo no nie było takiego starcia, także dlatego, że nie było nowoczesnej tożsamości narodowej ani polskiej, ani niemieckiej. Ludzie nie myśleli wtedy Takimi kategoriami, i kiedy się myśli o średniowieczu, i o średniowiecznych konfliktach, i o średniowiecznej polityce, trzeba zawsze o tym fakcie e, pamiętać. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, do dyskusji na temat dzisiejszego odcinka, e, i do usłyszenia w przyszłą sobotę. Pozdrawiam serdecznie.